Witam ponownie. Kolejny dzień, szósty. Pacjent chyba totalnie umarł. Akumulator jest zimny. Gazowania w ogóle nic. Nic się nie dzieje. Stawiam, jak zgodnie Rafał mówi. Totalny zgon. Został odłączony od respiratora. Zostanie przeznaczony na zrumowanie. Zobaczę. Dlatego na wieczór dałem mu tylko pół ampera, bo czułem, że ta zwora jest coraz większa. Nie chcę sobie zasilacza rozwalić. Ten oto pacjent skończył z warunku czasowego, czyli 8 godzin. No, troszeczkę w niego wepchało, ale nic. Ten pacjent zaś ma opory do tego, by przyjmować ładunek. Coś tam w tych celach jest, że są lekko zalane, ale niestety nic się nie dzieje, ani gazowania, ani nic. Więc jak to się mówi? Z dwójka złego bym chyba wolał, żeby zaczęło gazować i wiedział, że jest trup, niż czekać, co się pokaże. Nic. Biorę tego jeszcze, spróbuję podłączyć, rozruszać. A nóż, bo ten w ogóle nie rokuje. Jest ładowany, a tak przy takim napięciu to znaczy, że na pewno kilka cel umarło. Spróbuję jeszcze tego pacjenta i przygotowuję kolejne. Dobra. Do zobaczenia za jakiś czas. Podłączyłem akumulator, co był połówką ładowany. No i takie dziwne krzaki się tutaj robią. Skacze ten prąd, bo dałem mu troszkę więcej. Na 2,5 ampera. Ale on skacze z tym prądem. Raz jest, jak widzicie, 600, było 100, później było 200. Nie wiem, czy on ma taką zwarę, że mu tam coś, jak to się mówi, wali po tym dole celicznie. Tego jeszcze raz uruchomiłem. Tym razem troszeczkę większy prąd bierze. 4,04, 0,5. Nie. Daję mu jeszcze chwilkę, zanim przygotuję kolejnych pacjentów. Przyjdą kolejni pacjenci, to ci, jak to się mówi, będą wyrzuceni z łóżka i pod przyrządy kolejni będą podłączeni, ale muszę sobie wszystko przygotować. Dobra, mam nową wodę Demi. To tylko lekko zrobię sobie roztwór, w sensie rozwodnię to, co miałem prędzej i lecę dalej. Dobra. To na razie. Witam ponownie. Minęło kilka godzin, dosłownie. Pacjent umarł. Widać, koreczki mam przygotowane, bo dwa kolejne akumulatory czekają na swoją okazję. Ten pacjent, nawet mu podbiłem troszeczkę napięcie, ale nie przyjmuje ładunku. Ma na to wyrąbane. Nie chce przyjmować ładunku i tyle. Ma swoje zdanie i tego się trzyma. Podłączę go do podmówkowca i ewentualnie go gdzieś na bok dam jako wyjątek od zasady, że nie zrobił zwary, tylko po prostu nie chce się ładować. Dobra, przygotowuję kolejne i lecę dalej. No i muszę się zbierać. Przed robotą jestem tu. Zaczyna spadać napięcie. Przez chwilę fajnie było 14,4 i 1,4, ale napięcie spada. Prąd non-stop w maksie. No, zobaczymy, co tu się dzieje. Nic. 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 Jeszcze raz nic. Akumulator tu gdzieś na środku koło tej celi jest jakiś taki cieplejszy.
Zobaczymy. Dajmy mu szansę. Teraz z tego doświadczenia wynika, że raczej nie mam co budować za dużo. Kolejny pacjent. Tutaj już 2 amperogodziny zjadł. Napięcie mu się no tak ustabilizowało około tego 12,5. Tak skacze trochę w górę w dół. Tutaj się nic nie dzieje, nic. Też nic. Też się nic nie dzieje. Też. I może, jak to się mówi, może. Nie jest ciepły nigdzie. Ładowarka troszeczkę cieplutka. Połówkowiec i pacjent, który strajkuje, coraz niższe napięcie ma. No bo im więcej ma oporu, tym krócej działa ładowarka, czyli ten wyłącznik termiczny coraz częściej włącza się. Dobra, to chyba na razie tyle. A reszta za 8 godzin. To na razie. Cześć. Witam ponownie. Minęło ponad 8 godzin i chyba mamy zwycięzcę. Jeden żywy akumulator. Bierze prąd i się w miarę ładuje. Zobaczmy tylko na cele, co tu się dzieje, albo się nie dzieje. Chyba lepiej jakby się nie działo. Tutaj lekko się coś dzieje. Tu się nic nie dzieje. Tu się nic nie dzieje. Tu jest coś. Tu jeszcze nic, czyli... Albo nie, bo tak kątem oka widzę, że... Chyba 2 albo 3 tak sobie lekko coś tam robią. Pacjent do obserwacji. Chyba mamy pierwszego żywego... Pierwszy żywy akumulator. Zobaczymy. Ten pacjent przyjął 16 amperogodzin i napięcie spada. Zobaczmy, czy ma zwory. Nie. Nie. Jedynie nie widać, żeby gdzieś była zwora. Dam jeszcze jemu szansę. Jak spadnie poniżej iluś tam volt za 120 sekund, 120 minut i tak się wyłączy, czyli rano będzie wiadomo, o co chodzi. Ten pacjent na połówkowcu stwierdza raczej zgon. Co prawda tu się nic nie dzieje, ale nie trzyma w ogóle napięcia. W sumie tamty też, co dobre ma oznaki, daje jakoś radę, więc nie wiem. Będę litościwy, jak to się mówi, i dam temu, a zresztą zaraz zobaczymy. Odłączę po prostu przewód. Leci, dobra. Nie będziemy cię karmić już, panie, bo to nie ma sensu. Idziesz w odstawkę, jest 7 V, startowaliśmy od 8. Czyli na pewno ładowanie nic nie dało, zobaczymy jeszcze rano. Dobra, koniec litości. Podłączymy sobie voltomierz i zobaczymy, jak spadnie napięcie, czy spadło. Jak spadło, to chyba nie ma co się szczypać. I mamy wylosowane 8 V z haczykiem. Czyli chyba tego też odstawiamy. Czyli jak to się mówi, losowanie lotto i chyba mamy zwycięzcę dzisiejszego i ogólnego programu. Będzie mój pierwszy zombie akumulator chyba. To nic. Do zobaczenia jutro rano. Pomierzymy, dołożymy, zobaczymy. Dzięki wielkie. Cześć.